Panie prezydencie, GKS Katowice mistrzem Polski. Jakie to uczucie dzisiaj? No, jakie może być uczucie? Serce bije bardzo szybko i mocno, bo projekt, który zakładaliśmy, udał się na powrót po 52 latach. Ale pamiętamy jakby sytuację GKS-u, pamiętamy jak nie było hokeja w Katowicach, w GKS-ie, jak powróciliśmy do tego, jak blisko byliśmy już od mistrzostwa w 2018 roku. No i wreszcie, lepiej późno niż wcale, jak to mówią, ale ja uważam, że to nie jest ostatnie nasze słowo. No właśnie, trzeba celebrować, ale też kultywować to, co się już teraz zbudowało. Oczywiście, nie możemy czekać tak długi okres czasu na kolejnego mistrza, więc ja mam nadzieję, że z rozpędu pójdziemy dalej i może przyszły rok również. A co najważniejsze, myślę, że z drużyny hokejowej wreszcie weźmie przykład drużyna futbolowa i też się będzie pieła w górę. Dziękuję bardzo, panie prezesie, zostajemy mistrzem Polski. To chyba bardzo ważny dzień dla wszystkich związanych z GKS-em Katowice. W 1982 roku byłem na pierwszym meczu hokeja jako 11-latek. Czekałem aż do dnia dzisiejszego. To wielka radość dla mnie, że pracuję z takim zespołem ludzi, który doprowadził do tego sukcesu. Gratuluję wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję tym, którzy wspierali. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, prezesie. Trenerze, po naprawdę ciężkim sezonie zdobywamy mistrzostwo. Na pewno czuć dużą dumę i radość z tego, co udało się osiągnąć. No na pewno, niewątpliwie, ale to był długi proces, to nie tylko dziś, ale dzisiaj wzięliśmy ten puchar do nas, ale była to ciężka praca, ciężki rok i chłopcy pracowali od pierwszego dnia, żeśmy się spotkali, tak mieliśmy cel, do którego żeśmy dążyli. Ja myślę, że był to bardzo dobry sezon w naszym wykonaniu. Numer jeden po sezonie zasadniczym, tak. Mieliśmy ten puchar kontynentalny, no i potem zaczęły się play-offy i tam w tych ciężkich momentach chłopcy naprawdę sprostali temu zadaniu, tej presji, może nie presji, ale jeżeli były mecze na styku, to wszyscy naprawdę wszystko z siebie dawali. Ja myślę, że możemy powiedzieć dzisiaj, że wykonali fantastyczną pracę i zasłużenie po tylu latach ten puchar wędruje do Katowic. Trzeba podkreślić przede wszystkim styl, w jakim zagraliśmy finał. 4 mecze, 4 zwycięstwa i udało się wyciągnąć wnioski z wszelkich błędów, jakie popełnialiśmy w poprzednich seriach. No dla mnie wiadomo, to też był proces, tak? To my możemy mówić, że 4-0, że to był łatwy finał, ale te wszystkie mecze były ciężkie, naprawdę. Ten ostatni mecz, Unia postawiła nam bardzo wielkie warunki. Oni grali można powiedzieć, o życie, tak? I my, wychodząc dzisiaj na lód, mieliśmy takie same nastawienie, tak? No nie ma, że to jest 7 mecz, nie ma opcji, nie ma w naszych głowach gdzieś, że możemy grać jeszcze jeden, drugi, czy tam następny dzisiaj i to było też widać na lodzie od pierwszej minuty, tak? Wiedzieliśmy, że Unia dzisiaj nam postawi poprzeczkę bardzo wysoko, ale ja myślę, że pierwsza tercja była bardzo dobra w naszym wykonaniu i zagraliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidnie i cieszymy się z tego zwycięstwa. Taki kluczowy moment w tych play-offach? W play-offach jest tak, że niektóre rzeczy mają inną wartość, tak? Nawet te małe rzeczy mają bardzo dużą wartość i to można powiedzieć kluczowe. Myśmy byli w momentach, gdzie praktycznie wygrywaliśmy już mecze, a jeszcze przegraliśmy, więc to nas też nie złamało, nie poddaliśmy się, czy wiedzieliśmy, co mamy robić, wiedzieliśmy, jak mamy zareagować i nawet w tych ciężkich momentach drużyna pokazała, bo to właśnie wtedy się wychodzi ten charakter, to zaangażowanie tej drużyny i naprawdę tu wielkie podziękowania dla chłopaków, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Dziękuję. Panowie, ja nie wiem, o co mam was pytać. Jesteśmy mistrzem Polski. No, nie wiem co. Mów ty, bo ty pierwszy raz to byłeś. No dokładnie, nie, chciałbym podziękować tutaj w całej drużynie, przede wszystkim tutaj Grzesiowi. Gra z nim to jest taka przyjemność, że szkoda gadać. Profesor, i jeszcze raz profesor, ciało 18-latka, najlepszy. Pojeźdźcie do nas. No ciała nie pokażę, ale gra z Patrykiem naprawdę. No. Myślę, że uzupełnialiśmy się jak nikt inny w lidze, do tego Bartek, bo nie będziemy na pewno zapominali o nim. Nie byliśmy my sami, byliśmy cały czas z trójką. Myślę, że gra z młodszymi kolegami, którzy dzisiaj mogą się cieszyć z tego pierwszego swojego mistrzostwa i na pewno nie ostatniego. Ich talent, który też mnie pobudza do dalszej pracy w tym wieku. Trzeba szukać wszędzie motywacji i oni mnie motywują.
jak widać, śmieją się ze mnie, no ale... No gość ma już siwe włosy, no to co, no. My jeździmy, no i on musi dorównać, no co. Na razie Patryk jest po licencjacie, ja jestem profesorem, ale... Ale dobrze mu idzie. Właśnie, wierzę w dobrym kierunku. Panowie, ale trzeba podkreślić styl, w jakim pokonaliśmy Unię Oświęcim w finale. Klasa sama w sobie, klasa sama w sobie. Nie, no my pokonaliśmy we dwóch, co nie? Nie, tak naprawdę cała drużyna zagrała konsekwentnie. Od początku playoffów tak naprawdę graliśmy konsekwentnie. Gdzieś tam nam mecze się takie przytrafiały, ale to jest playoff, długie serie. No ta nie była długa. No ale, tak jak mówię, konsekwentnie, każdy dodał jakoś... Dopiero zaczynamy tą serię. No, tą zaczynamy. Ona będzie bardzo długa. Ale każdy gdzieś tam dodał tą swoją cegiełkę. No i tak. Żółto, nie wiem ile to będzie trwało. No, jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Nie, że dzwoniłeś do Zuzi, że jutro wracasz do nowego targu. Nie wracam na razie. Nie, naprawdę, dla miasta, jak i dla nas jest to coś wyjątkowego. No. Kto sobie życzy czegoś innego, jak nie Mistrzostwa Polski? Do tego mamy Ligę Mistrzów, gdzie znowu nasi kibice będą mogli zobaczyć inne zespoły, inny poziom gry w hokeja. No, czego więcej chcieć jeszcze po tylu latach? No, ja sobie tego życzyłem przez cały okres bycia w Katowicach. Jest mistrzostwo i na tym na pewno nie przestaniemy. I ja uważam, że drużynę, którą tutaj mamy, bilans, który mamy, widzieliśmy po meczach playoffowych, że każdy dołożył coś od siebie. I będziemy chcieli powalczyć na pewno i w Lidze Mistrzów i będziemy chcieli powtórzyć sukces, który Katowicom się należy. No. Byliśmy już tak blisko wiele razy i zawsze, nie wiem, jeden mecz, jedna sytuacja, coś się nie udawało. Dzisiaj jesteśmy na szczycie i może łatwiej na niego wejść niż na nim się utrzymać, ale ciężka praca spowoduje, że będziemy na nim. Musimy podkreślić jedną rzecz. Nasi kibice. Cały sezon, z całych serc, pełna satelita w trakcie playoffów. No robili świetną robotę, cały czas nam pomagali. No nie, no oni byli w każdym meczu wsparciem, czy graliśmy z ostatnią drużyną, czy z topem, zawsze byli i my też za każdym razem mówiliśmy sobie w szatni, że chcemy się dostosować do tego poziomu i zawsze zostawialiśmy to serce na lodzie. Ja myślę, że chyba o kibicach nie trzeba nic mówić, bo nie wiem, wy już kończycie pracę, czy jeszcze nie? Dopiero zaczynamy. No, także kibice nam pokażą, jak nas dopingowali przez cały sezon i jak nas będą dzisiaj dopingowali przed spotkiem, także ukłon w ich stronę. To jest sukces też, który jest dedykowany im za to wsparcie, które mieliśmy na każdym meczu, bez względu na to, z kim graliśmy, oni zawsze byli. Także my z tego miejsca chcemy podziękować już w imieniu całej drużyny, ale będziemy jeszcze mieli okazję przed spotkiem świętować razem z nimi. Dziękuję panowie. Wszystko zostało powiedziane. Wszystko. No, on jest najlepszy. Nie wyjedzie. No, do targu.